Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie i cieszę się, że przyjęliście zaproszenie na dzisiejszy otwarty pokaz tradycyjnej ściubiwarki Kozaków Zaporowskich, a także na warsztaty bojowego chłopaka. Nasze przedsięwzięcie służy poznaniu bogatych tradycji sztuki walki Kozaków Zaporowskich, a zarazem zbliżeniu między naszymi kulturami. Spotkanie dzisiejsze jest organizowane przez Strzelec Józefa Piłsudskiego i Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Pod honorowym patronatem marszałka województwa podkarpackiego pana Władysława Kąpiela i prezydenta miasta Rzeszowa pana Tadeusza Ferenca. Nasze dzisiejsze spotkanie, proszę Państwa, będzie miało następujący przebieg. Na początku zobaczymy pokaz walki sztuki Kozaków Zaporowskich zaprezentowany przez naszych przyjaciół z Polski i z Ukrainy. Następnie będzie 10-minutowa przerwa, po której zapraszam na warsztaty szkoleniowe bojowego chłopaka wszystkich zainteresowanych. A teraz bardzo proszę Państwa o powstanie. Nastąpi teraz ceremonia przywitania naszych gości. Państwu wielu wrażeń podczas pokazu i daję głos
naszej prowadzącej, pani Barbarze Gęcy. Dziękuję, pani dyrektor. W takim razie pora na pokaz, do którego, proszę państwa, wprowadzi nas pan Mirosław Sos. Zapraszam. Drogie panie, szanowni panowie, czcigodni panie księże, zaproszeni goście, droga młodzieży, potrzebuję osoby z Ukrainy. Proszę ręka do góry, kto jest z Ukrainy. Poproszę oczywiście gości. Zapraszam ciebie. I jakiegoś młodzieńca z Polski. Proszę, może zapraszam. Na początek takie pytanie. Wiemy o różnych tradycyjnych sztukach walki, jak kufu, karate, judo, inne. I pytanie, czy Europa ma taką tradycyjną, kompleksową sztukę walki z wielowiekową tradycją? Myślę, że tak. Jaka to może być sztuka walki? Właśnie tak jak kufu, karate i inne, które znamy z filmów, z mediów. Co oznacza, że wy, jeżeli wejdziecie do Rosji,
miejscach nauczyli się tej praktyki w różnych jej wymiarach. Żebyście dzisiaj zdobyli doświadczenie, umiejętności i wiedzę. W różnych testach polska młodzież, jeżeli chodzi o wiedzę, wypada na samym szczycie. Natomiast jeżeli chodzi o umiejętności, nasza na końcu. Właśnie, w przyszłości, jeżeli przyjdzie ten dzień, że przejmiecie odpowiedzialność za Europę i będziecie stanowić 1/3 Europy, dzisiejsi decydenci, czego na emeryturę, czego do lepszego świata już nie będzie i wy będziecie decydować o Europie, ale będziemy się ze sobą wspierać, to ja powiedzmy stanowię te 2/3 jeszcze Europy, to powiem, nie, sami poważnie, się kłócą, trzeba za nich decydować. Trzymajcie się razem do naszej wspólnej przyszłości. Dziękuję. Cieszę się, że strzelec rozbije się.
ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie jest organizowane pod patronatem honorowym prezydenta miasta Rzeszowa oraz pana marszałka województwa podkarpackiego. W związku z tym otrzymaliśmy list gratulacyjny od pana prezydenta, który jest skierowany do pani dyrektor Wydziału Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, a także do pana inspektora Marka Strączka, dowódcy okręgu południowo-wschodniego Związku Szczelskiego Strzelec. Proszę przyjąć uprzejmie podziękowania za zaproszenie na pokaz Kultura i Historia Łomży. Pokaz i warsztaty bojowego chłopaka tradycyjnej sztuki walki kozaków zaporowskich. Serdecznie wnioskuję wszystkim organizatorom przygotowania tak ciekawej prezentacji technik bojowych związanych z kulturą kozacką. Jestem przekonany, że pokaz tak widowiskowej sztuki walki spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Życzę, by dzięki prezentacji warsztatów młodzież związana z działalnością Związku Strzeleckiego Strzelec zdobyła nową wiedzę i ciekawe umiejętności. Korzystając z okazji, serdecznie pozdrawiam uczestników dzisiejszego spotkania. Życzę wszystkim wielu interesujących wrażeń. Niech nowe techniki walki będą dla młodzieży inspiracją do pracy nad doskonaleniem sprawności fizycznej. Organizatorom spotkania życzę, by jego udany przebieg był dla Państwa zachętą do przygotowania kolejnych, również interesujących pokazów. Serdecznie Państwu dziękuję.